Dzień dobry, jak co wtorek witam się z Wami bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i tym razem zapraszam Was na przegląd nowości książkowych. Zajrzymy na półki księgarni i zobaczymy, co też ciekawego pojawiło się do czytania, co sprawi, że mocniej zabije nam serce. Dzisiaj zacznę od dwóch książek dla dzieci. Dlaczego? Dlatego, że zaraz mi tutaj spadną z kolan i chciałabym je już odłożyć. Pierwsza z nich to książka pod tytułem Anna na tropie tygrysa. I jest to mój patronat medialny. Uwielbiam książki dla dzieci wydawane przez wydawnictwo Ezop i bardzo często obejmuję najfajniejsze z nich, najpiękniej ilustrowane, najciekawsze patronatem. Tak też stało się z Anną, która jest na tropie tygrysa. Anna to dziewczynka, która ma ogromną fantazję, lubi występować, jest bardzo taka nieposkromiona kreatywnie, a jej tata wręcz przeciwnie, bardzo twardo stąpa po ziemi. Kiedy Anna czyta na przykład Władcę Pierścieni, tata jej podsuwa do czytania encyklopedię. Ale gdy pewnego dnia znajdują się razem w lesie, dochodzi do bardzo nieprzyjemnej sytuacji, wkracza wielka przygoda. I w obliczu takiego niebezpieczeństwa te cechy taty uporządkowanego i Anny, która jest taka szalona, bardzo się przydają. Jak ta historia się zakończy? Oczywiście nie opowiem Wam tego, ale dodam, że jest to książka z przesłaniem ekologicznym. Także jeżeli lubicie fajne historie dla dzieci, jeżeli macie komu podarować fajną, ciekawą, interesującą książkę dla dzieci, to na pewno Anna będzie doskonałym pomysłem na prezent. I druga książka, również proekologiczna, akurat tak się złożyło tym razem, że mamy książki proekologiczne, to książka z wydawnictwa Kropka pod tytułem Dlaczego orangutany nie lubią pasty do zębów? Zobaczcie. Ta książka opowiada o różnych zwierzętach, różnych miejscach na Ziemi, które w jakiś sposób zostały dotknięte przez rozwój człowieka na Ziemi, przez rozwój przemysłu. I mamy tutaj takie pytania. Jaki kawałek świata można znaleźć w konsoli do gier? Czy rowerzysta w Warszawie pomaga ocalić niedźwiedzie polarne? Czy złota rybka byłaby szczęśliwsza w rzece? I oczywiście pytanie, które zostało zadane w tytule. To nie jest opowieść. To jest książka, która właśnie jest oparta na pytaniach różnych, szalonych, zwariowanych i takich nieprawdopodobnych, na które autorzy udzielają bardzo rozsądnych odpowiedzi. Także to taka książka dla małych odkrywców, dla małych ciekawskich, dla osób, które chcą więcej dowiedzieć się o świecie. Także ją bardzo polecam. A teraz już przechodzimy do książek dla dorosłych. Na początek powieści. Mam tylko trzy powieści, tak się dziwnie złożyło, ale za to jakie? Pierwsza z nich to pierwsza część cyklu Dorothy Sayers pod tytułem Trup w wannie. Ma w ogóle fantastyczną okładkę. Tak, okładka do mnie woła i mówi czytaj mnie. I od razu Wam zdradzę, że jest to pierwsza z wielu części cyklu i w przygotowaniu są już dwie następne, które widać tutaj na tylnej stronie okładki. Także wygląda na to, że jeżeli nam się ta seria spodoba, to będziemy mieli co dalej czytać. Ta seria powstała w latach 20. XIX wieku, także to już jest praktycznie stulatka. O czym opowiada? Ta powieść zaczyna się od tego, że taki szanowany architekt znajduje w swojej wannie nagie zwłoki i jedyną wskazówką pozostawioną na miejscu zbrodni są eleganckie binokle. Policja wkrótce ustala, że ciało tego topielca należy do finansisty, który poprzedniej nocy zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Dla mnie to trochę trąci Agatą Christie i tak też porównują tę autorkę na okładce. No jestem, powiem Wam, bardzo zaintrygowana, jak ten kryminał mi się spodoba i czy będę w napięciu wyczekiwała na kolejne tomy. Kolejna powieść to coś zupełnie odmiennego.
dzieje się w Nowym Jorku. Napisał ją Shalon Auslander, a tytuł to Matka na obiad. O czym jest ta powieść? Głównym bohaterem jest siódmy Seltzer. Mąż, ojciec, pracownik wydawnictwa, gdzie czyta powieści. Właśnie niedawno dokończył czytanie kolejnej nieudanej powieści o fatalnym dzieciństwie. I dowiaduje się, że jego matka jest na łożu śmierci. Co prawda sam już dawno zerwał kontakty z rodziną, ale w takiej sytuacji postanawia pojechać ją zobaczyć po raz ostatni. I ta jego matka na łożu śmierci szepcze mu dwa słowa. Zjedz mnie. Okazuje się, że ta prośba zupełnie nie dziwi Seltzera VII. On i jego rodzina należą do dawniej prężnej w Ameryce mniejszości etnicznej, w której właśnie praktykowano kanibalizm. Problem jest jednak dużej wagi, ponieważ matka ma 190 cm wzrostu i waży prawie 200 kg. Cała rodzina nie jest w stanie jej przejeść. Ta obrazoburcza, obrzydliwa powieść jest satyrą na to, w jaki sposób i do czego doprowadza nas trybalizm oraz polityki tożsamościowe. Jest to coś, co prawdopodobnie nas niejednokrotnie oburzy, ale także da nam pożywkę do myślenia. Także ja tej książki jestem bardzo ciekawa. Powiem Wam, że byłam jej ciekawa, gdy tylko po raz pierwszy przeczytałam sobie ten opis i pomyślałam, że czegoś takiego to jeszcze nie czytałam i chciałabym się z tym zmierzyć. Także mam tutaj książkę, będziemy się mierzyć. I ostatnia powieść to książka autorki, której książkę pod tytułem Pod śniegiem, spojrzałam tam, bo jest na półce, uwielbiam. Uwielbiam tę powieść i tutaj mam kolejną powieść, sprawy, na które przyszedł czas. Petra Soukupowa, czeska autorka, która jest specjalistką od krojenia na plasterki rodziny, relacji rodzinnych, relacji między braćmi, siostrami, jak to było w powieści Pod śniegiem. Tutaj natomiast na warsztat wzięła relacje pomiędzy mężem a żoną. Opisuje parę mieszkającą w Pradze, jest to Alice i Richard, którzy mają dwoje dzieci, są 17 lat po ślubie i tak naprawdę wszelka namiętność między nimi już wygasła. Żyją ze sobą tak jakby z rozpędu, bo tak jest łatwiej, bo tak nie trzeba podejmować żadnych decyzji. I autorka bierze pod lupę wszystkie etapy ich związku, nie tylko ten schyłkowy, lecz także od samego początku, kiedy się poznali, kiedy się w sobie zakochali, kiedy postanowili, że razem ze sobą zostaną i kiedy pojawiły się dzieci. I w ten sposób dochodzi do przełomu. Jestem tej książki ogromnie ciekawa i jestem przekonana, że będzie doskonale napisana, że to będzie taka książka, od której trudno się będzie oderwać, ale która też będzie sprawiała, że zaburzy się moja krew i że przypomnę sobie też prawdopodobnie różne wydarzenia z mojego życia, z życia moich znajomych. Te książki są po prostu bardzo, bardzo prawdziwe i nie owijają w bawełnę. One mówią wszystko wprost. Są zresztą też napisane takim językiem, który można by trochę nazwać nawet niechlujnym. Ja Wam bardzo, bardzo tę autorkę polecam. I wreszcie przyszła pora na największą dzisiaj kubkę, czyli książki z literatury faktu szeroko rozumianego. Zaczynamy od tej, która jest bardzo aktualna i dotyczy problemów nurtujących wielu ludzi, czy to nauczycieli, czy rodziców, czy także osoby pracujące w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Highland z podtytułem Jak ćpają nasze dzieci. To książka Marii Banaszak oraz Agaty Jankowskiej. Co to za książka? To jest książka, która opowiada nam prawdę o narkomanii współczesnej, o narkomanii naszych dzieci. Dzieci, które wydają się funkcjonować bardzo dobrze, które wcale nie pochodzą z rodzin patologicznych, które mają pieniądze, mają nierozbite domy, a mimo wszystko sięgają po narkotyki. To także opowieść o dorosłych ludziach, którzy także sięgają po narkotyki.
nie kieruje nimi nic innego, jak to, że mają niskie poczucie własnej wartości, jak to, że nie potrafią odnaleźć się w świecie, nie nadążają za pędzącym światem i za pędzącym życiem. Także Highland opiera się przede wszystkim na rozmowach ze specjalistami, którzy opowiadają o różnych przypadkach i odpowiada także na pytania, czy miękkie narkotyki to ściema. Co to znaczy, że na Tinderze króluje hemseks? Co to jest bad trip i dlaczego psychodeliki to zabawa dla dorosłych? I tak dalej, i tak dalej. Bardzo mnie to intryguje i bardzo chętnie przeczytam, co też autorki mają do powiedzenia w tym temacie. Centrum śmierci. Shia Rybowski, Tom Schachtman. To opowieść o Nowym Jorku, ale o Nowym Jorku oglądanym z nadstołu do sekcji zwłok z biura naczelnego lekarza sądowego. To opowieść o tym, na jakie sposoby można zginąć. I to także Nowy Jork, jakiego nie znaliśmy. Autorzy tej książki odmalowują to miasto w sposób odmienny od pozostałych. To, co wzniosłe, przeplata się w tej książce z tym, co straszne i odrażające. Ta książka przede wszystkim przypomina mi inną książkę, którą tłumaczyłam także dla wydawnictwa Filia, pod tytułem Ciało nie kłamie. I zresztą nawet tutaj w tym kółeczku na okładce polecają dla czytelników Ciało nie kłamie. Ciało nie kłamie to jedna z książek, którą tłumaczyło mi się najfajniej, mimo tego, że była drastyczna, bo opowiadała właśnie o pracy patologa sądowego, ale z ogromną ciekawością podejdę do tej opowieści, która przedstawi kolejne sprawy dziwnych, tajemniczych śmierci oraz tego, w jaki sposób patolog sądowy je objaśnił. Maciej Górny napisał Historię głupich idei albo Duch narodu w świątyni nauki. I opis tej książki jest bardzo intrygujący. W opisie dowiadujemy się, że oczywiście naukowcy mają bardzo ważną, istotną misję do wypełnienia w świecie, czy to współczesnym, czy też w świecie z przeszłości. Gdyby nie oni, no świat nie szedłby w żaden sposób do przodu. Ale to, co naukowcom udaje się odkryć, wynaleźć, bardzo często służy wypaczonym ideom. Bardzo często sięgają po to różni ideolodzy oraz różne ideologie. Mnie od razu na myśl przyszła teoria Cezarego Lambroso, który twierdził, że na podstawie budowy czaszki można określić cechy i predyspozycje człowieka, że budowa naszej głowy sugeruje to, czy mamy skłonności do popełniania przestępstw, czy nie. Przychodzi także nam na pewno na myśl ideologia III Rzeszy, która również określała, jacy ludzie są godni życia, a jacy ludzie na życie nie zasługują. Tutaj mamy tych przykładów znacznie, znacznie więcej. Jest to książka, która mnie bardzo zaintrygowała. Gdy ją dostałam, nie spodziewałam się jej, ja jej nie zamawiałam i nie wiedziałam, co to jest za książka. Ale właśnie ten opis sprawił, że poczułam do niej bardzo, bardzo duży pociąg i wiem, że jesteśmy się w stanie polubić. Następna książka ma fascynującą okładkę. Naprawdę, nie mogę od niej oderwać wzroku. Architektki. Jest to książka Agaty Twardoch z podtytułem Czy kobiety zaprojektują lepsze miasta? I ja taką książkę o architektkach już czytałam. To była taka mała książeczka pod tytułem Gdzie są architektki? Dlatego też temat nie jest mi obcy. Chodzi o to, że architektki funkcjonują w bardzo zmaskulinizowanym świecie. One są zawsze w mniejszości. One nigdy nie stoją na czele projektu. Ich nazwiska są pomijane, a wkładają tyle samo, a może nawet więcej pracy w to, za co chwalą architektów. I tutaj Agata Twardoch przeprowadziła wywiady z różnymi kobietami. To są Polki, ale chyba nie tylko, bo widzę tutaj też nazwiska zagraniczne, które opowiadają o swojej karierze i o tym, czy czują się docenione, czy też czują się pomijane. Także
przeczytam tę książkę jako uzupełnienie tamtej małej książeczki wydanej przez Centrum Architektury pod tytułem Gdzie są architektki? Strasznie trudne słowo, już się piąty raz chyba na nim pomyliłam i wyłożyłam. Musicie mi wybaczyć, a jeżeli chcecie się przekonać, czy ono jest takie trudne, to spróbujcie je wymówić. I kolejna książka o kobietach. Kobietach, których nie ma. Bezdomność kobiet w Polsce, napisana książka przez Sylwię Górę. I jak już sam podtytuł wskazuje, jest to książka o kobietach, które żyją na ulicy, o kobietach bezdomnych. Bohaterki tej opowieści reporterskiej to kobiety, które brzydko pachną, których wolimy nie zauważać, które omiatamy wzrokiem i nie zatrzymujemy się przy nich. To kobiety, które bardzo często mają doświadczenia przemocy fizycznej, psychicznej, także instytucjonalnej. Kobiety, które próbowały odbudować swoje życie, które były uczestniczkami różnych programów pomocowych i nie zawsze im to wyszło. Sylwia Góra rozmawia z tymi paniami i porusza także tematy, o których rzadko się mówi, na przykład menstruacja czy ciąża na ulicy. Także ta książka jest intrygująca, ta książka wypełnia jakąś lukę na naszym rynku książek, ponieważ z tego co wiem, nikt wcześniej nie napisał pozycji książkowej w Polsce na ten temat. I teraz książka dla podróżników, dla tych, którzy chcą poznać świat, czy to podróżując w dane miejsca, czy też wybierając się w podróż książkową. Wielka historia Małej Wyspy. Egila Bjarnasona. Jak Islandia zmieniła świat. Ta książka oczywiście opowiada o Islandii. Islandii, która zasłynęła z Wikingów, którzy jako pierwsi kilka wieków przed Kolumbem odkryli Amerykę, wyprawiając się tam na łodziach wiosłowych. To także kraj, bez którego nie mielibyśmy Avengersów, bez którego nie byłoby Władcy Pierścieni oraz prawdopodobnie nie doszłoby do wybuchu rewolucji francuskiej. Autor tej książki opowiada o średniowieczu, opowiada także o czasach współczesnych w Islandii. Myślę, że będzie to bardzo fajne, przekrojowe spojrzenie na tę wyspę, w której mniej miejsca będzie poświęcone geografii, a więcej właśnie wydarzeniom historycznym i śladowi, jaki Islandia zostawiła na całym świecie. I ostatnia książka, o której w sumie nawet nie wiem, co Wam mam powiedzieć. Na pewno polecę tę książkę wszystkim tym, którzy lubią książki o książkach. Niewidzialne biblioteki. Taka malutka książeczka, napisana przez kilku autorów i przetłumaczona przez Jacka Denela, opowiada o różnych bibliotekach. Bibliotekach prawdopodobnie w większości fikcyjnych, ale z tego, co się tutaj orientowałam, próbowałam czytać w środku, być może niektóre z nich istnieją bądź istniały naprawdę. Z opisu książki dowiadujemy się, czy wyobrażaliście sobie kiedyś bibliotekę, w której wystarczy pomyśleć o książce, by móc ją przeczytać? Albo taką, gdzie woluminy uporządkowane są według zapachów i tak dalej, i tak dalej. To są krótkie tekściki, czasami nawet liczące mniej niż jedną stronę, w których autorzy opisują właśnie te wymyślone bądź też zaczerpnięte z różnych innych tomów biblioteki, być może z Borgesa także i innych autorów. Także jeżeli lubicie książki o książkach, jeżeli biblioteka jest Waszym żywiołem, jeżeli marzycie o tym, żeby wejść w książkę, żeby zamieszkać w bibliotece, to na pewno musicie to mieć. Moi drodzy, tyle. Powiedzcie mi, którą książkę koniecznie musicie mieć, co Was bardzo zainteresowało, a po którą na pewno nie sięgniecie. Tym razem dodatkowe zadanie. Odpowiedzcie w komentarzach. Jeżeli spodobał Wam się film, zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.